Nie, zastanówcie się nad moją kandydaturą, dobra? Ludzie by się mieli ze mną dobrze, mówię wam. Jak ja bym was ogłupił, to koniec, no. Codziennie by szły przemówienia od 8 rana. Codziennie inne. Tak, żebyście na końcu tygodnia nie wiedzieli, czy jest wolna sobota, czy jest zajęta. Strajkujemy, czy pracujemy dzisiaj. Jutro, czy pojutrze. Nikt by nic nie wiedział. Tak bym się stanął tutaj. Pulpit miałby większy już, nie? Żeby ci kartki nie pospadały. Gdzie tam? Jakie kartki? Z głowy bym jechał. Tu szklanka, tu zagrycha i jadę, nie? Jaka zagrycha, jak tam w szklance jest woda? Byłaby woda, by się głupot nie gadało, wiesz. Przez 10 lat. No. Ale pamiętacie, co tylko popił ze szklanki, od razu w procenty szedł, nie? I tak było, 2% w analogicznym okresie wzrostu dochodu na głowę, bo na resztę nie starczyło. Wydobycie z zeszłym... Przepraszam bardzo, czy to jest sala prewencyjna numer 145? Tak, proszę pana, to jest sala prewencyjna numer 145. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest ostatni? To pan jest ostatni, ja jestem. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, dziękuję bardzo. Czy ja się dobrze czuję? No na pewno się dobrze czuję, ale chyba mi żyłka pierdaknęła. Słuchajcie, ale jesteście świadkami... Ale on dokonał odkrycia na miarę epoki. Ludzie, to jest mądre, co on powiedział. Tak trzeba, jak on. To jest metoda na system, ty. Żeby mieć zdrową psychikę, to trzeba tak jak ty. Pytania i odpowiedzi samemu sobie najpierw. To, ale to jest, patrzcie, czy ja mogę wziąć tę kiełbasę? Tak, mogę wziąć tę kiełbasę. Czy ja płacę? Nie, nie płacę, bo każdemu według potrzeb. Aha. Czy ja jestem dobrym członkiem partii? No na pewno jestem dobrym członkiem partii! Tak jest, tak jest. W imieniu Rady Państwa masz Nobla. No, jeszcze... No, musiałem wejść, nie musiałem wejść. Choć padało, choć było ślisko. I'm Medina. Bez inseminacji, dobrze? No. Sorry. No. What i problem, cholera jasna, zawsze. Paszport. I love you. Kierowniku, to się otwiera z tej strony tutaj. Czemu to ja z tej cholery nie muszę znaleźć, że jesteś Polakiem? Jak pień przede mną stoicie, ja się muszę męczyć tutaj? Cenne zdrowie utracić? Z takich jak wy muszę się 7 języków teraz uczyć? Wszystko mi się poplątało. Dlaczego mi tędy wchodzi, jak mi przeszlaban? Bez zezwolenia? Skórę ubrał, Turka udaje, cholera. Nazwisko. Jerzy Urban. Nie macie swojego nazwiska? Ja mam godność. Słucham. Osipowicz. Gołębiowski. Cholera, się będę przedstawiał nam. Marihuana? Nie, nie, dębowa. Tri? No jedna widać przecież, nie?
Co to ma znaczyć? Panie kochany kierowniku, ja nie jestem narkomanem. Ja znam nawet bajkę o narkomanie. Prochy wpieprzasz i w proch się obrócisz. Andersen. Wiem, czytałem. To widać. Takie same książki czytacie jak ja? Dobra. Zaczynacie mi się podobać. No. Zaczynacie, ty w dłoni. To jest instrument północnoafgański, banjola. No dobra. No spróbujcie, zagrać coś może, zarzeźbić sobie. No. Celniku, reżimowy chomiku, Oskar państwa ciągle dbacie, byłych tapów popieracie. Celniku, ty stary byku. Bisz! To chuj! Ani jednego oklasku nie ma. Absolutnie. Co? Wyłowimy prowodyrów. Paluszek się pan rusza, tak. Ściągać szybko tą świnię. Co mi tu porno pod nos podstawiacie? Sadzi sobie. Panie kierowniku, to nie jest świnia, to jest baran. Baran mówicie? A może macie jeszcze gdzieś jakiegoś barana? Przed sobą? Nie denerwujcie mnie. Spokój, Oluś, spokój. Za 5 minut w obmacywalni. Osobiście was wymacam. To było dobre, nie to? Celniku! Ty stary byku! Reżimowy. Koniec z tobą, brać. Ale żeś narozrabiał. Idź do diabła. Co? No co, no? Don Kiszot się znalazł, wiatrakami walczy. Co? Idź, mów, pacierz. Idź się wysikać. No. Póki ci rąk nie zwiążą. No jak ci nie wstyd, prawdę rozebrał do naga i każe jej tańczyć. Co ty, zboczony czy co? No co, nie ma cenzury i ja nie wiem, co wolno mówić. Teraz to chore w drugą stronę jest, właśnie, widzicie? No a po drugie to ja jestem czysty. No czysty, będą cię masać, to się pobabrają zaraz. I będziesz taki babrak. Cicho, babrak. Chce pan w dziób może... Cześć, to jest wasze? Nie. Patrzy świat zachwytem na nasze zmagania, z całokształtem błędów, przeginaniem pały. O co ludziom poszło, rodzą się pytania. Pamiętnego roku w sierpniu te upały. Mówią, naród zmądrzał, stał się oświecony, wiele spraw przemyślał i dał władzy kosza. Ale nie dlatego, że nagle zrozumiał Barańczaka, Krynickiego czy Miłosza. Ja jako konwojent chcę zaopatrzenia, mam swoje myślenie wolne, niezależne. Możecie mnie wsadzić zaraz do więzienia i tak zawsze będę krzyczał, niechaj żyją rzeźnie! To nie przeszczytanie, nie poziom kultury sprawił to, że ludzie buntują się wszędzie. No bo dla Kowalski to najważniejsze, zawsze było, jest i będzie. Jedzenie zrodziło w nas myślenie. Jedzenie ze skóz budziło nas. Jedzenie i złe zaopatrzenie sprawiło odrodzenie, sprawiło oświecenie, sprawiło rozmrożenie komórek szary pas. Gdyby wtedy w sierpniu było więcej mięsa, gdyby wtedy w sierpniu było więcej mięsa,
nie narodziłby się nam, nie narodziłby się nam, nie narodziłby się nam. Zawsze niech będzie Lechu, zawsze niech będzie Czechu, zawsze niech będzie Rychu, zawsze niech będzie Schab. Ale się wie. A gdzie ty masz koszulę? No miałem na wierzchu i znaleźli mi. Ty jesteś taka śrota. No i co teraz? A cholera, szlak mnie trafia, no. Ale i przestań, bo... Krew mnie zalewa. Ja nie mam koszuli, a on ma całą walizkę biżuterii. Ma tam obrączki, jeszcze... wisiorki, kamienie szlachetne, półszlachetne, swój Kto? Kamień jakiś jeden ma. Kto? O ten gruby, co tu łazi. Rysiu ten? No, ten podobny, no ten mam. A gdzie on to ma? We walizce. Tu ma biżuterię? No. Się chwalił w barze do mnie. Na co czekamy, ludzie? Grupa. Chodźcie, założymy samorządny, niezależny, wolny punkt kontroli społecznej. Chodźcie. Takie Polak Polakowi celnikiem. O, nie rozumiesz, no. Oni nas sprawdzali, teraz mamy szansę ich sprawdzić. I będzie 1-1. Do przerwy. Nie kracz. Byłeś celnikiem? Nie. Chcesz być? Tak. Pasuje cię. Dziękuję ci, pasuje mi. To ja wiem, ty. Będziemy robić pod hasłem celniku rynek czeka na atrakcyjny towar. Ta. Grupa. Biorę walizkę. Co? Ty już nie mów co, bo jesteś celnikiem. Cło się mówi, cło. Cło? Człowieku. Słonku. Te. A bez właściciela to jest afera. Przestań tam afera, tak się u nas mówi, wielki proces. Afera. I w końcu zamknęli kelnera, braci, tam afera. No ta, stój na czatach. A wolę na nogach. No pilnuj tam, no i bo... Gruba, jak chcecie mieć swoją działkę z tego, to teraz mafia, nie? Jak w dobrym przedsiębiorstwie. Przyjeżdża nikt i nikt nic nie wie. Nie ma. Co ci jest? Jakby dzwonił, to zajęte. A jakby ktoś do ciebie przyszedł i powiedział ci tak. Извините, пожалуйста.